jest to? O tak! Ta melodia, ciekawe, kto to gra? Dlaczego tu przyszłam? Tata nie pozwolił mi wychodzić ani na krok z pokoju. Co tutaj robisz? Przędę nitkę. A? Czy to ty grałeś na harfie? Nie, od 15 lat siedzę tutaj i przędę. Nie mam czasu na granie na harfie. Niemożliwe, jestem pewna, że słyszałam dźwięk harfy wychodzący z tego pokoju jeszcze przed chwilą. Nic o tym nie wiem. Proszę, pozwól mi posłuchać. Bardzo, bardzo chcę usłyszeć tę melodię. Tak, ale kto będzie dalej prządu? A zagrasz dla mnie? Jeśli tak, ja chętnie dokończę pracę za ciebie. No to dobrze. A! Chce mi się spać. A i w końcu wszystko potoczyło się tak, jak chciałam. Będziesz tu spała na zawsze. Gdzie księżniczka? Mam pre... Dobrze! Od tej chwili będziesz spać aż do końca świata! To czar, którego nikt nie jest w stanie odwrócić! Czy to nie straszne? Wszystko stało się tak, jak chciała wiedźma. Musimy ocalić króla i jego piękną księżniczkę! Racja! Musimy coś zrobić! Tak jest! Zrobimy coś! Proszę, oto i zamek księżniczki. Już wiem! Zetnę te wszystkie róże na małe kawałeczki i w zamian otrzymam rękę księżniczki. No! O, moja szabla. Zdrogi! Zdrogi bestie!
Ciekawe, kiedy się księżniczka obudzi? Według legendy obudzi się, jak zakwitnie ta dzika róża. A, to mi przypomina, że odkąd byłem dzieckiem, ani razu nie widziałem, żeby kwitła. Naprzód! Cóż to za piękna, ale smutna melodia. Księżniczko. Nie wiem, jak ma być dalej. Proszę, naucz mnie, co ma być dalej. Księżniczko, obudzisz się ze stuletniego snu. Księżniczko! Księżniczko! Nie mogę sobie przypomnieć melodii. Proszę, naucz mnie. Proszę. O! Proszę, mój książę, wejdź! Księżniczko, zapraszasz mnie? Naprawdę, księżniczko? Zapraszasz? Księżniczko! Tu jestem, książę! O, więc to jest księżniczka. O. Więc już się obudziłaś. Czy to ty mnie ocaliłeś? Tak. Nareszcie go spotkałam. Młodzieńca, na którego czekałam 100 lat. Przyszedłem za tą piękną melodią z harfy. Gdzie jest księżniczka? Przywiozłem jej piękny prezent. To dziwne, nieprawdaż? Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! Dlaczego ona już nie bawi się lalkami? Takie jest życie.
Enjoy the fun.